W ostatnim czasie na Dirtowicach naprawdę źle się dzieje. Pan P coraz bardziej rozprzestrzenia swoje diamenty, nie wiadomo gdzie jest Nubek i jego rodzice, a Wojanowiczanie utknęli w martwym punkcie. I mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Mogłoby się wydawać, że wynalazek Ptysia to jest recepta na to, żeby przywrócić Dirtowice do ich dawnego stanu. Obawiam się jednak, że jest dokładnie inaczej. Jak doskonale wiecie, na Dirtowicach panuje pewna zaraza. Dirt zamienia się sukcesywnie w diamenty, a te obejmują coraz większą część wioski. Żaden z Wojanowiczan przez ostatni czas nie miał absolutnie żadnego pojęcia, jak temu przeciwdziałać i jak z tym walczyć. Zniszczone bloki chwilę później się odnawiały, a jeżeli zniszczyli je i przykryli nowym dirtem, no to ten chwilę później również zmieniał się w diaksowego dirta. Zaraza zdaje się rozprzestrzenia. Zmiany postępują coraz bardziej i coraz większa część miasteczka zamienia się w diamenty. Można powiedzieć, że jesteśmy krok od tego, żeby dirtowice zmieniły się w diamentowice. Jest jednak ktoś, kto stara się temu zaradzić, a tą osobą jest Ptyś. Jak doskonale wiecie, w ostatnim odcinku Ptyś stworzył pewien wynalazek. Wynalazkiem tym była swego rodzaju różdżka. Różdżka o magicznych wręcz właściwościach. Jej działanie było nieznane, ale powodowała ona, że po kliknięciu na bloki diaksowego dirta, ten zmieniał się z powrotem w normalnego dirta. Co ciekawe, działał również na bardzo duże odległości i wyglądało to trochę jak malowanie pędzlem. Gdy Wojan, Palion i Ptyś uzbroili się w te wynalazki, no to przywrócenie dirtowic do ich dawnego stanu trwałoby dosłownie chwilę. No i tak rzeczywiście było. Wyruszyli w podróż po dirtowicach i zaczęli pozbywać je diamentów. Bardzo ich to ucieszyło, bo myśleli, że jeżeli wrócą w dirtowice do dawnego stanu, no to sprawi to, że Pan B zostanie pokonany, wygnany z dirtowic na zawsze, a Nubek będzie mógł bezpiecznie wrócić na Wojanowice. Okazało się jednak, że jest inaczej. W momencie, kiedy zmienili z powrotem znaczną część dirtowic, no to otrzymali od Pana P wiadomość. Wiadomość przyszła pocztą i była to książka o tytule Co to ma być? Już po samym tytule widzimy, że Pan P się zdenerwował i że bardzo mu się nie podoba to, co robili. Napisał w niej, że już kolejnego dnia poznają oni jego prawdziwą moc i że zmieni on dirtowice w diamentowice, a oni na to już nic nie poradzą. No i można by powiedzieć, że dobra, niech sobie zmienia przecież, Wojanowiczanie mają teraz wynalazek Ptysia, ale ten w swojej obecnej formie ma ograniczenia. Ptyś sam kilkukrotnie wspomniał, że ten wynalazek nie jest w stanie zmienić całego diaksa z powrotem w dirta. Działa to tylko na tę formę pośrednią, czyli tego diaksodirta, niezależnie od stadium, w którym się obecnie znajduje. Ptyś jednak stwierdził, że no to jest limit tego wynalazku, przynajmniej na chwilę obecną. A skoro Pan P napisał, że już niebawem zmieni całe dirtowice w diamentowice, które będą się składać z prawdziwych diamentów, no to myślę, że Wojanowiczanie mają poważny problem. Myślę, że jeżeli będą chcieli odwrócić te zarazę i zamienić diamentowice w dirtowice, to żaden wynalazek Ptysia nie wystarczy. A już na pewno nie taki, który tylko zmienia częściowo po prostu strukturę bloka. Myślę, że nie ma sensu skupiać się na tym, żeby zmieniać poszczególne bloki albo przykrywać je, bo to tylko oddala nas od przyczyny problemu. A przyczyna jest jasna. Przyczyną jest Pan P. Jednak nadal do końca nie wiadomo, kim jest ten Pan P. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj się tego dowiemy. Pan P zresztą kilkukrotnie sam wspominał, że jeżeli dirtowice zmienią się w diamentowice, no to Wojanowiczanie poznają jego prawdziwą twarz i dowiedzą się, kim Pan P jest w rzeczywistości. Zatem skoro wczoraj Pan P pisał w książce, że dzisiaj ta zmiana odbędzie się, to możliwe, że również dzisiaj poznamy prawdziwą tożsamość Pana P, i dowiemy się, jak wygląda. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to bardzo dobrze. I nie mówię, że bardzo dobrze, że Pan P zmieni dirtowice w diamentowice, tylko bardzo dobrze, że w końcu prawdopodobnie ujawni się Wojanowiczanom. Bo jeżeli będzie z nim jakiś bezpośredni kontakt, no to łatwiej będzie też ustalić, jak go pokonać. Bo z pewnością Pana P pokonać się da. Przypomnijcie sobie tylko zresztą, co Nubek pisał do Wojana. Nubek napisał, że zna słaby punkt Pana P. Jak się tego dowiedział i ile jest w tym prawdy, tego do końca nie wiadomo, ale jeżeli Nubek w rzeczywistości wie, jak pokonać Pana P, no to priorytetem dla Wojanowiczan powinno być odnalezienie Nubka i dowiedzenie się, jak mogą pokonać tego oprawcę i wyrzucić go z dirtowic na zawsze. Myślę, że takie działanie, czyli pokonanie Pana P, sprawiłoby, że diamentowa zaraza również by zniknęła, no i nie trzeba by było się martwić przywracaniem bloków bloczek po bloczku. Ujawnienie się Pana P jednak też przynosi pewne zagrożenia.
Jak doskonale wiecie, na razie pan P nie wie, że tak naprawdę cały czas pisze z Wojanowiczanami i myśli, że pisze z Nupkiem. A jeżeli pan P ma się ujawnić, no to z pewnością wejdzie na Dirtowice i zobaczy, że są na nim Wojanowiczanie. Ci jednak postanowili się przygotować i stworzyć bunkier. Bunkier, w którym będą mogli ukryć się przed panem P oraz przed jego gniewem. Pytanie jednak, czy ten bunkier wystarczy, żeby ukryć się przed mocą tego oprawcy. Tego na ten moment nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że to okaże się być wystarczające dla dobra wszystkich Wojanowiczan i przyszłości Dirtowic. Ale są też dobre wiadomości. Nie ma co się martwić, widzowie. Prawdopodobnie Nubek nie został w żaden sposób porwany przez pana P, no bo przecież w innym wypadku nie pisałby z Nubkiem. Jeżeli pan P więziłby go, no to przecież nie odpisywałby na wiadomości i od razu zorientowałby się, że pisze z kimś, kto się pod Nubka podszywa. Pozostaje zatem pytanie, gdzie jest Nubek? Gdzie jest Nubek i jego rodzice? Myślę, że możemy pokusić się o stwierdzenie, że nic złego się im nie stało. Jednak gdzie są i co się z nimi dzieje, tego na ten moment nie wiemy. Czy ukryli się gdzieś i przygotowują na przykład jakąś zasadzkę na pana P? Czy może jednak coś im się stało, ale coś zupełnie niezwiązanego z panem P? Czy może pan P jest mastermindem całej akcji i tak naprawdę cały czas więzi Nubka i jego rodziców i doskonale wie, że nie pisze z Nubkiem, tylko z kimś innym? Myślę, że to byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie sytuacji, no ale niezbyt przyjemne, delikatnie mówiąc, dla Wojana i reszty ekipy. Jaka jest prawda, tego na ten moment nie wiemy, ale coś czuję, że już niebawem się dowiemy. Myślę, że jeżeli Wojanowiczanie wespną się na wyżyny swoich możliwości i razem wymyślą jakiś super pomysł, to będą w stanie zatrzymać zarazę diamentów na Dirtowicach, a nawet jeżeli Dirtowice zamieniłyby się w Diamentowice, no to znajdą sposób, żeby cały ten proces odwrócić. Jak to będzie wyglądać? Na ten moment nie wiemy, ale myślę, że dzisiejszy odcinek na kanale Wojana sporo nam tej sytuacji wyjaśni. Odpowiadając sobie jeszcze na pytanie z tytułu, czy to, co się dzieje na Dirtowicach, to jest ich koniec? Czy to koniec Dirtowic? Czy pan P zniszczy miasteczko Nubka raz na zawsze i przemieni je w Diamentowice? Myślę, że i tak, i nie. Myślę, że na jakiś czas Dirtowice z pewnością zmienią się w Diamentowice. Pan P przecież to obiecał, a wydaje się też, że dysponuje odpowiednią mocą, żeby to uczynić. A Wojanowiczanie na ten moment nie wiedzą, jak mu w tym przeszkodzić. Więc myślę, że Dirtowice skończą się, ale tylko na jakiś czas. Bo podejrzewam, że Wojanowiczanie, gdy się postarają, to będą w stanie te Dirtowice przywrócić. Kto wie, może kluczem do całej sytuacji okaże się być też Nubek i jego rodzina. Może oni znają jakieś tajemne metody, jak przywrócić Dirtowice do ich dawnego stanu. No bo wiecie, w końcu to jest ich miasteczko, znają je najlepiej ze wszystkich i może znają jakieś sekrety, o których Wojan i reszta ekipy nie mają pojęcia. Jedyna rzecz, która mnie jeszcze ciekawi, to czy ten wynalazek Ptysia, który doskonale widzieliście w ostatnim odcinku Wojana, będzie miał jakieś zastosowanie praktyczne, ale wobec pana P. No bo wiecie, skoro ten wynalazek był w stanie zmieniać te diamenty Dirty w Dirta, to co by się stało, gdyby zaatakować nim pana P? Czy odniósłby jakieś obrażenia? Czy może jego diaksowa forma uległaby jakiemuś osłabieniu? Myślę, że Wojanowiczanie również wpadną na ten pomysł i już niebawem, gdy tylko ujrzą pana P w rzeczywistości, to spróbują również użyć tego wynalazku na nim i sprawdzić, co się stanie. Mam nadzieję, że rzeczywiście to osłabi pana P w jakimś stopniu, a nie tylko go dodatkowo rozzłości, no bo jak doskonale wiemy, Wojanowiczanie na ten moment nie wiedzą, jak przed panem P się bronić. A przed rozzłoszonym panem P, no to nie wiedzą, tym bardziej. W związku z tym pozostaje nam tylko czekać, aż kolejne odcinki na kanale Wojana dadzą nam więcej informacji, a wy, jeżeli chcecie być na bieżąco z całą serią, no to pamiętajcie o subskrypcji. To było na tyle, widzowie. Ja byłem Robert z kanału Lamimy. Do następnego i cześć.